Chcecie program Czerwcy Krzysiek z kawami, to na następny odcinek się przygotuje tak, że wiecie. Jak się nazywa miasto, w którym możesz popatrzeć na samochody? Po angielsku coś? No wiesz, nie wiesz? Karpacz. No dobre! Dlaczego smerfetka nie ma dzieci? Bo śmiesz się majtą. Ja. No to dobra, no to parę zagadek wam zadam i koniec. No, pierwsza zagadka. Dlaczego tygrys mieszka w klatce? Poczekaj. Dlaczego tygrys mieszka w klatce? Ale ja wiem, zostałem to. No bo nie ma klucza, żeby powiedzieć. Nie. Dlaczego tygrys mieszka w klatce? Nie. No bo w akwarium by się utopił. Ja wiem. Ale zagadki to nie. Dlaczego sroka siada na czubku drzewa? No bo może się. No właśnie. No masz jakąś zagadkę? A co to jest? Długie krzyczy i szczy po rowach. Długie. Pijak. Nie. Wiem, że brana jest na górę. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. To już jest właśnie ten czerwcy krzyczy. A ja na koniec powiem wam jedno zdanie. Jedno zdanie, które można dwojako sobie przemyśleć. Wolno mi jajka lisz. Dobra, to jest czerwcy krzyczek dobry. Dobra, czy mam dwa pytania. Jedno do Dominika, a drugie ogólnie. Dominik, jak można szybko stracić na wadze? Można sobie uciąć nogę w nocy. Brzeszotem. Jak można szybko stracić na wadze? Nie wiem. Kupić wagę za stówę, sprzedać za pięć dych. Dobra, dobra. Konrad, bo ty jesteś taki ten... To może sobie pomyśleć facet, który znalazł cztery podkowy. No człowiek, nie facet. No. Człowiek, który znalazł cztery podkowy, to co może sobie pomyśleć? Że miał szczęście. Wiesz co, może sobie pomyśleć? Że gdzieś niedaleko biega koń na bosaka. Dwa suchary. Jaki jest szczyt pijaństwa? Kurde, wiedziałem. Ty. Nie wiem. Upić ślimaka tak, żeby do domu nie trafił. Ja. Dobre, dobre. Drugi szczyt to dwa suchary. Dawaj kwacha jak. Dobra, szczyt techniki. Nie wiem. Żreć trociny, srać deskami. Co to jest? Czarne i kopie. Koń. Cień koparki. Czerwcy Krzysiek. Dobra. Panowie, jest zagadka. No, no nie. Jak szybko zakończyć kłótnię głuchoniemym? O, to będzie grube. Związać no. Ręce. No. Związać ręce. Nie. No. Z głuchoniemym. Głuchoniemym. Nie z głuchoniemym. Jak szybko zakończyć kłótnię głuchoniemym? Już wam mówię. Wyłączyć światło. I tym wyłączeniem światła... I teraz Czerwcy Krzysiek. Dzisiaj nie ma zagadki. Dzisiaj jest taka mała anegdotka. Przychodzi Kowalski spóźniony do roboty. Szef go wzywa, mówi: Kowalski, czwarte spóźnienie w tym tygodniu. Co ty na to? Że dzisiaj czwartek, panie dyrektorze. To mega czerstwe to było. To było straszne. To było bardzo czerstwe. To miało być czerstwe. Za co z domu publicznego zwolnili prostytutkę? Że nie dała. Za niedociągnięcia. A to dobre. Jedzie abus samochodem, zatrzymuje go policjant, proszę wysiąść, no nie? Będzie mandat. Za co? Za przewóz dwóch kij bejsbolowych. Słuchajcie, jedno szybkie pytanie. Czym się różni syrenka od krowy? Syrenka jak nawali, to stoi. Krowa jak nawali, to pójdzie. Ulubione ciastka hydraulików? Rurki. Rurki, no tak. To są te rurki z krewem, bo czekoladowe. Kończ to. A chipsy, crunch chipsy. Dobra, słuchajcie, teraz szybkie pytanie do was. Chłopaki, jaki lekarz, no nie? No. Nie używa przedłużaczy. O kurde. Poczekaj. Pulmonolog. Pierwszego kontaktu. Ja. Kurwa, proste to było, ale dobre. Ten był dobry czerwcy. To był dobry czerwcy. Co wyjdzie z kopulacji jeża z dżownicą? Pomieszanie kurwy z procą. Dobra. Jeża z dżownicą? Jeża z dżownicą. Co to? Ale poczekaj tak chwilę, co to może być? No przecież tak nie wiesz. Ale poczekaj. Odpowiadam. Drut kolczasty. Kurwa,
Pomożemy. Dobre, mi się to podobało. Dobre. Ej, mi się bardziej podoba. Zobacz. Nie, dobre, to było dobre. No proszę, o to chodzi, żeby było czerwe, ale to było dobre. Na szybko. Słuchajcie, czerstwy Krzysiek. Pytanie tutaj do wszystkich. Co ma wspólnego pokój dziecka i Bolesław Chrobry? Nie wiem, nikt nie wie. Najstarsi Indianie nie wiedzą. I tu dziecko mieszka, i tu dziecko mieszka. Poradziliśmy, a teraz na zakończenie czerwcy Krzysztof. Słuchajcie, jest pytanie. Co potrzeba, głównie zrobić dzieciakowi, żeby w minutę popsuł laptopa? O, to pytanie do niego. No, no co potrzeba? Żeby w minutę popsuł laptopa? No, no nie wiem. No co jest potrzebne? Nie. Laptop jedna minuta. Nie. 3, 4, czerwcy. Dobra, panowie, zagadka na dziś. Co korniki jedzą na obiad? Na pewno nie jajka. Nie. Co korniki jedzą na obiad? Korniki i drzewa. Korniki, co jedzą na obiad? Czekaj. Nikt nie wie. Stół szwedzki. Ale to mega czerstwe. Mega czerstwe. Dobra, 3, 4, czerwcy Joe. Dobra, słuchajcie, jaki jest szczyt, no powiedziałbym normalnie ku, ale bym szczyt prostytucji. No nie. Ja wiedziałem, ale nie pamiętam. Wiem, ale nie wiem. No wie, puścić się na Saharze za garść piachu. Co robi 9,70 w portfelu? Dycha. Coś w tym stylu będzie. Ledwo dycha. No. Dobre. Pytania odnośnie kanibalizmu. No. Bo się interesowałeś tam trochę. No. Co kanibale jedzą na śniadanie? Ludzi. Jajka. Konkretnie. Konkretnie. Jajka. Ani trochę. Nie rozumiem. Ludzie ci powiadają. Ani trochę. Ani trochę. No, że mało jedzą. No to rozumiem, ani trochę. I drugie pytanie. Trochę ani. Kobity. Nie, ale to mógł jest. Drugie pytanie odnośnie kanibalizmu. Ulubiony program telewizyjny kanibalów. Kanibali, kanibalów. Nie wiem. Surowi rodzice. Jeszcze trzeci się coś zapytam. Co często... Poczekaj, nie to, chciałem się zapytać. Nie mogę. Kość teleturnie. Dobra, mam. Co robi grabarz? Dołki kopie. Nie. Częstochowa. Ja. Czerwcy Krzysiek. Słuchajcie, a teraz bajka dla facetów, których jak wkurzy ich kobieta, to możecie opowiedzieć taką bajkę swojej kobiecie. Na przykład Mariola, no nie? Mariola was wkurzyła i mówicie tak. Mariola! Co tam? Znasz bajkę o pierzu i selerze? Mariola mówi, to nie. Mariola pierze, ja selerze. Ja. Słuchajcie, czerwcy Krzysztof, bo tam dawno nie było, się skarżyliście. No to odcinek jeden nie był. Jeden odcinek. Jeden odcinek, ale już jest tak, dużo. Tak za tobą nie tęsknię. Tak, nie przesadzaj. Nie przesadzaj, opowiadaj. Dlaczego najlepiej ładować telefon komórkowy nocą przy księżycu? Nie wiem. Nie wiem. Bo wtedy można go naładować w pełni. Ja. Jak jest pełnia księżyca. Zaległego. Zaległy czerstwiak. Teraz będzie, no weź, bo trzeba myśleć. Tu trzeba myśleć. To daj. I tu jest takie zadanie geograficzno-biologiczne. O, to będzie. No. Jak się nazywa wymarła rasa konia? Wymarła. Arab. No, a dlaczego Arab? Aluzja? Wymarła rasa konia. To jest proste wszystko. No proste. No. Tarp, nie. Nie wiem. To nie była szkapa. Dawaj, bo tu się wymarła rasa konia, to koniec. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Wiecie, jak się nazywa płacz małego raka? Nie wiem. Wycieraczka. Nie rozumiem. A, wycieraczka. Jak się nazywa latający kot? Lokator. Latający kot. Lotkot. Lotka. Lotka. Kotlecik. Nie, no to prosta zagadka, no. Jak się nazywa, Abu, słuchasz? Słucham. Jak się nazywa europejski geniusz? Europejski geniusz? Tak.
Eureka. Ja. Coś będzie z euro. Eugeniusz. Eugeniusz. Dobra. On chce sobie posadę w familiarzie, kurwa, zdobyć. Ty, ale, ale słuchajcie tego. Podniósł gościu kamień, rzucił w ziemię i nie trafił. O Jezu. Kiedyś, powiem wam szczerze, ja kiedyś chciałem takiemu kumplowi kawał opowiedzieć, dawno lat temu, i mówię do niego tak, słyszałeś? On mówi co? Trzech muszkieterów było czterech, nie? A on taka grobowa mina. I ja mówię, zajarzyłeś to? A on do mnie mówi tak, no i co, że było czterech? Ja wiem. Czerstwy, strasznie czerstwy. Co robi traktor u fryzjera? Zawsze będę zapytać co? Traktor u fryzjera? No, wiesz co robi? Warkocze. O, ja chciałem trajkocze powiedzieć. Teraz pytanie takie stricte do Abusa. Znaczy stricte, no z racji jego korzeni. Jak Arabowie rozwiązują problemy? Zabusa? Jak Arabowie rozwiązują problemy? A stres? No problemy, no jak Arabowie rozwiązują problemy? No nie. Za jednym zamachem. Dobre. No dobra, takie bystrzaki? No. Zobaczymy. Takie bystrzaki? Wiem, to co rozłożę. Dobra. Co ma wspólnego łyżka z jesienią? No, tęgie głowy. Tęgie głowy. Jedna tęga głowa bez włosów. Takie druga tęga głowa. Takie pamiętam. Druga tęga głowa, włosy wychodzą. Nic nie wiedzą. No nie wiem. Abus. Jesienią. Jesienią. No ja pierdolę. Ty znowu nie załapał. Teraz załapał. Szybkie pytanie. Jak się nazywa człowiek nóż? Nie. Janusz. O je. Tak jest to odcinek. Właśnie, zakryj uszy. Zakryj uszy. Słuchajcie. Wpada żona do łazienki, patrzy, a tam mąż krzyczy. Mówi, co jest? Rwie włosy łonowe, no nie? Mówi, co jest? No nie, co się dzieje? To rwie na chama, no nie? Mówi, co jest? Nie chce stać, nie będzie leżał na miękkim. Mogę jeszcze go nie ukryć. Szybkie pytanko. Czym się różni blondynka od pomidora? Nie wiem. Znaczy wiem, miałbym coś powiedzieć, ale to będzie niepolityczne, nie powiem tego. Pomidora się soli, a blondynka się... Rozmawia dwóch jasnowidzów. Wiesz co? Wiem. Dobre, to mi się podobało. Boże, jedyny. A teraz czerstwy żart. Wchodzi kogut do kurnika i mówi, co wy sobie jaja robicie? Czerstwość! Jeden facet ma zatwardzenie, a drugi ma sraczkę. Kto sra rzadziej? No logicznie, no to ten, co ma zatwardzenie, nie? Ale kto sra rzadziej? Ja. Jak się nazywa facet, który często stoi w cieniu? Gentleman. Cień człowieka? Cienios. Co się robi? Jest post. No, pości się. No ale no, co się robi? Mięsa się nie. No, co się robi? Poczekaj, bo to będzie chodziło coś o kości. No. Jest post. Nie. Daje się lajka i komentarz. Nie rozumiem. No bo jest post. A, jest. Pani w szkole pyta, Jasiu, znasz Mickiewicza, Tuwima i Słowackiego? Nie, a pani zna grubego, łysego i kreskę? Stoi Polak na barcie, podchodzi Niemiec i mówi, guten morgen. Polak mówi, co? Butem w mordę? Zdejmuje buta, wali w mordę, a Niemiec mówi, was ist das? Co? Jeszcze raz? Wchodzi nauczycielka do sklepu obuwniczego, nauczycielka geografii i co mówi? Dzień do sklepu obuwniczego. Wchodzi nauczycielka geografii do sklepu obuwniczego i co mówi? Się mogę zapytać. Może czerwony? Nie, już. W międzyczasie zapytam się was, jak się nazywa zwierzę, które stoi w drzwiach? Czekaj. Jedzie. Indoor. Yes. Jest.
Jak nazywa się żona Oskara? Oskarżona. Oskarżona. Ziemniak teraz opowie bardzo czerstwy kawał, proszę pana. Więc bardzo czerstwy kawał. Będzie to zagadka. Panowie, jak nazywa się gościu odpowiedzialny za pomiary wewnątrz łodzi? Ja nie. Wewnątrz łodzi. Zapomniałeś? Wewnątrz łodzi. Poczekaj, bo może to się da logicznie, wiesz. Dobra, nie da się, to daj. Łodzimierz. O jest. Chyba ten Lenin. Dzięki. Ile wierteł znajduje się w gabinecie u dentysty? Jedno. Wierteł. Odpowiedź brzmi. Stomatologiczne. Stomatologiczne. Lecą trzy samoloty. Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci za nimi. Jest w polskim słowniku. U otwarte, u zamknięte, no nie? A jak się nazywa surowe u? Ubezpieczenia. Cześć się. Krzysiek. Kogo Mojżesz nie zabrał na arkę? Jakie u zwierzęcia? Arkę to budował Noe, a nie Mojżesz. Dobra, pytanie brzmi, jak nazywa się cygan bez ręki? Myślą. Dobra, dawaj. Godny zaufania. A ja mam pytanko, co robi informatyk u lekarza? Pobiera krew. Pozdrawiamy wszystkich. Co robi dzik w zamku? Będą go jeść. Penetruje lochy. A jeszcze taki jeden czerwca, jak ostatnio słyszałem, szła starsza babka z zakupami, zmęczyła się i pobiegła. Dobra, spadamy. Okay.